I w tym filmie będziemy kontynuować nasze rozważania, posługując się wzorem na kwadrat sumy, nasze rozważania na temat dzielenia z resztą i argumentów budowanych na temat, budowanych na znajomości reszty z dzielenia. Przypominam, dzielenie z resztą, jeżeli mamy liczbę, którą dzielimy, to może być liczba całkowita i liczbę, przez którą dzielimy, to jest dodatnia liczba naturalna, to tę liczbę całkowitą w jednoznaczny sposób można zapisać w takiej postaci, jako iloczyn ilorazu przez liczbę, przez którą dzielimy, czyli dzielnik plus reszta. Reszta jest nieujemną liczbą całkowitą mniejszą od dzielnika. No i teraz rozwiążemy sobie kolejne zadanie, czy też zbadamy kolejną sytuację. Tu badaliśmy, ile jest możliwych reszt przy dzieleniu przez 3, a teraz zbadamy, ile jest możliwych reszt przy dzieleniu przez 4 dowolnej liczby całkowitej i liczby całkowitej podniesionej do kwadratu. No, są 4 reszty przy dzieleniu przez 4 oczywiście, prawda? Może być reszta 0, kiedy liczba się dzieli przez 4, oprócz tego 1, 2 i 3. No i w związku z tym te liczby można zapisać, każdą liczbę całkowitą można zapisać w jednej z tych 4 postaci, albo jako wielokrotność czwórki, wtedy dzieli się przez całkowitą wielokrotność czwórki, wtedy dzieli się przez 4. No i kwadrat tej liczby też będzie się dzielił przez 4 w sposób oczywisty, bo to jest 16 jak kwadrat, czyli przystaje do zera modulo 4. No, jeżeli liczba daje przy dzieleniu przez 4 resztę 1, to jej kwadrat wygląda w ten sposób. Tutaj właśnie wykorzystaliśmy wzór na sumę kwadratów i znowu widzimy, że to, co decyduje o reszcie z dzielenia przez 4 w tym wypadku tej liczby, to jest kwadrat kwadratu tej liczby, to jest reszta z dzielenia, kwadrat reszty z dzielenia tej liczby przez 4. No 1 do kwadratu to jest 1. Interesująca rzecz pojawia się tutaj, bo jeżeli tą liczbę zapisać w takiej postaci, to kwadrat reszty jest 4, dzieli się przez 4, w związku z tym znowu przystaje do zera. Widać, że jeśli liczba dzieli się przez 4, to jej kwadrat dzieli się przez 4, ale jeśli liczba dzieli się tylko przez 2, a nie dzieli się przez 4, to jej kwadrat także dzieli się przez 4. No i w końcu, jeśli liczba przy dzieleniu przez 4 daje resztę 3, no to po podniesieniu do kwadratu i wykorzystaniu wzoru na kwadrat sumy, pojawi się tu 9, którą można zapisać jako sumę 8 plus 1. No i teraz cała ta część dzieli się przez 4, czyli reszta z dzielenia przez 4 będzie równa 1. Innymi słowy, wtedy kwadrat takiej liczby przystaje do jedynki modulo 4. No i weźmiemy sobie teraz znowu zadanie z tego samego kwadratu. Mamy rozstrzygnąć, czy istnieje 5 kolejnych liczb całkowitych, których suma kwadratów jest kwadratem liczby całkowitej. No i jak spojrzeć na to, to widać, jak ta sytuacja wygląda, prawda? Jak mamy sobie, te kropki symbolizują czerwone 4 kolejne liczby całkowite, a zielone kropki na osi liczbowej symbolizują liczby podzielne przez 4. No jakbyśmy tych 5 liczb tutaj nie ustawili, no tak powinno być, żeby one równo pasowały, nie bardzo mi się, jak widzę, to udało, to widać, że 4 z tych liczb dają różne reszty. Każda z nich daje jedną z tych 4 możliwych reszt, 0, 1, 2 lub 3, w różnej kolejności. Tu na przykład mamy resztę 0, tu mamy resztę 1, a tu, ponieważ reszta jest dodatnia, tu mamy resztę 3, a tu mamy resztę 2. No i w końcu jedna z tych reszt się powtarza, tak? Tu akurat w tej konfiguracji powtarza się reszta 2. To znaczy, że możemy powiedzieć, że mamy wśród kolejnych kwadratów, kolejnych 5 liczb całkowitych, mamy wszystkie 4 reszty
możliwe przy dzieleniu przez 4, kwadraty wszystkich tych czterech reszt, plus kwadrat jeszcze jednej reszty, która się powtarza. No ale ponieważ przy dzieleniu przez 4 tak naprawdę liczba jest, przystaje do kwadratu reszty, no to reszta z dzielenia sumy kwadratów 5 kolejnych liczb całkowitych jest równa sumie tych kwadratów reszt i jeszcze tej jednej, która się powtarza. No to teraz jak spojrzymy na tę sumę, no to tak, tu 0 dzieli się przez 4, 2 do kwadratu to jest 4 dzieli się przez 4, czyli te dwa składniki sumy dają resztę 0. Zostaje 1 do kwadratu, a 3 do kwadratu to jest 9, czyli modulo 4 będzie to 1, tak? Przystaje do 1, czyli w sumie mamy reszta z dzielenia tego wyrażenia przez 4, to jest 2, to 2 to jest reszta z dzielenia 1 do kwadratu i 3 do kwadratu, suma tych reszt plus reszta z dzielenia w kwadrat. No ale ponieważ w jest kwadratem liczby całkowitej, to możliwy kwadrat tej liczby całkowitej, reszta z dzielenia kwadratu tej liczby całkowitej to jest albo 0 i wtedy ta suma przystaje do 2 modulo 4, albo 1 i wtedy ta suma przystaje do 3 modulo 4. No ale pamiętamy, że jeżeli mamy kwadrat liczby całkowitej, to ta suma miała być kwadratem liczby całkowitej, to reszta z dzielenia może być tylko 0 albo 1. Jeżeli jest 2 lub 3, to znaczy, że wynik nie jest kwadratem liczby całkowitej. No inaczej mówiąc, nie ma takich 5 liczb, kolejnych liczb całkowitych, żeby ich suma kwadratów była kwadratem liczby całkowitej.